Moi drodzy Państwo, to jest ostatni spektakl piątego Ogólnopolskiego Festiwalu Monodramów i Teatrów Mały Forma Mylka 2013, a jako ostatni zaprezentuje się Teatr Art 51 ze Zgierza w spektaklu zatytułowanym Plan B. Dziewczyny ze Zgierza i Plan B. Art 51. Mieszkały trzy małe świnki. Były bardzo
biedne, więc postanowiły, że wyruszą w poszukiwaniu swojego miejsca w świecie. Pierwsza z nich, idąc leśną drogą, ujrzała człowieka ze snopkiem słomy i dała mu za niego wszystkie pieniądze. Potem zabrała się do pracy. Zaczęła wiązać słomę w pęczki i przymocowywać do kitów. Wreszcie mała świnka samodzielnie zrobiła przytulny mały domek ze słomy i była bardzo zadowolona. Ale kiedy siedziała w środku i jadła pierwszą kolację w nowym domku, nadszedł zły wilk. Zapukał do drzwi i zawołał: mała świnko, uchyl drzwi, pozwól wejść do środka. Pierwsza świnka wyjrzała przez okno i zawołała: nie otworzę drzwi przed tobą, boś jest bardzo złą osobą. To bardzo rozwścieczyło wilka. Ryknął bardzo głośno: jak się nadmę i jak dmuchnę, to z twoim domkiem będzie krucho. Wielki wilk sapał i dmuchał tak długo, aż mały domek ze słomy rozsypał się. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Wkrótce potem druga mała świnka postanowiła poszukać szczęścia w szerokim świecie. Świnka spotkała człowieka niosącego wielką walizkę patyków i oddała mu za nie wszystkie pieniądze. Zrobiła z patyków przytulny mały domek. Kiedy tylko mała świnka wstawiła frontowe drzwi, nadszedł wielki zły wilk. Jak się nadmę i jak dmuchnę, to z twym domkiem będzie krucho, wrzeszczał wilk. Zły wilk nadął się i dmuchał. Dmuchał i fukał, i fukał, i dmuchał. Minęła chwila i zły wilk zdmuchnął. Domek świnki, który rozpadł się na drobne patyczki. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu zmęczony, jeśli zabłądzisz kiedyś w tę stronę, zajrzyj tu do nas koniecznie. I długo potem trzecia mała świnka postanowiła wyruszyć w świat. Po pewnym czasie spotkała człowieka wiozącego taczkę cegieł. Dała mu za nie wszystkie pieniądze i zabrała cegły. Rozmieszała cement i dokładnie układała cegłę jedną na drugiej. Gdy tylko trzecia mała świnka weszła do nowego domku, nadbiegł zły wilk. Zapukał do drzwi i głośno zawołał: mała świnko, uchyl drzwi, pozwól wejść do środka mi. A świnka na to: nie otworzę drzwi przed tobą, boś jest bardzo złą osobą. Wilk bardzo się zdenerwował. Słysząc te słowa, ryknął bardzo głośno: jak się nadmę, jak dmuchnę, to swym domkiem będzie krucho. Potem zaczął fukać, dmuchać, dmuchał i fukał. Ale choć się wytężał, nie mógł zdmuchnąć małego domu wybudowanego z cegieł. Jak człowiek ma trochę szmaru i pomyślunku, to stąd ucieka. Zbyt
Zdecydowaliśmy się na to mieszkanie, bo cena była rozsądna, rozkład pokoi funkcjonalny. Deweloper zapewniał nam wyjątkowe warunki kredytowe. No to świetna inwestycja i w razie co szybko się sprzeda. Wydawała się funkcjonalna, ale teraz widzę, że zużywa za dużo wody i w ogóle jest niewygodna. Planuję remont łazienki. Kran cieknie. Klapa wentylacyjna odpada. W dodatku znudziły mi się te kafelki i chciałabym czegoś nowszego. Moja mama postanowiła urządzić łazienkę z takimi matowymi kaflami. No nieefektowne i wbrew pozorom wiecznie brudne. I wstawić drewniane meble, takie modne ostatnio i zupełnie niepraktyczne. Największym błędem w moim mieszkaniu był wybór jasno-szarej, jednolitej podłogi w kuchni. Wystarczy, że jedna kropla spadnie i od razu robi się plama. Do szaleństwa mnie to doprowadza. Biały to też kolor. I najlepsze rozwiązanie na kolor do niewykorzystywanego pomieszczenia. Taki pokój potem najłatwiej pomalować na docelowy kolor. W moim domu mogę robić to, co chcę. Nie chcę sprzątać, to nie sprzątam. Mogę chodzić na golasa. W końcu i tak nikt mnie nie widzi. Moim skromnym zdaniem najważniejszy jest wybór odpowiednich dekoracji. Lubię nowoczesne wnętrza i nowoczesne dodatki. Ostatnio kupiłam sobie taką stylową lampę do salonu. Każdy zwraca na nią uwagę. A moja koleżanka to sobie kupiła takie kafle lustra do łazienki. No efekt niesamowity, ale tylko po czyszczeniu, no bo po każdej kąpieli to ma urwanie głowy. Mam panele podłogowe, bo są tanie, łatwe w położeniu. Ściany pomalowaliśmy na różne kolory, bo była przycena farby w Castoramie. Nie wam też pani. Jak pokój jest od południowo-wschodniej strony, to tam cały dzień jest słońce. I skośne okna to potęgują. No i niestety nie można zawiesić żadnych firanki, zasłonki, żadnych ozdób, dzwoneczków, nic. No. A mi się marzyły takie tiulowe zasłony. No i gdybym chociaż hajs na rolety miała, to byłoby okej. Okay. No nie, właśnie. Najbardziej to jednak tych zasłon żal. Autentyckie tango. Ballata i Kafe, latte. Fale Atlantyku. Och, chyba ciało jesienna mgła. Środowy błękit. Mroczne praliki. I leca sola pina. Ustki brzoskwiniowe. Złote kamy wod. Kamy. Ognista czerwień. Trust. Jagodos. Brody. Orzeźwiające limonka. Ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony.
gościu z motorem. Jeśli zabłądzisz kiedyś w tę stronę, zajrzyj tu do nas koniecznie. Egzamin będzie miał charakter testu jednokrotnego wyboru. Jak to w życiu? Należy podnieść rękę przy właściwej odpowiedzi. Jak często organizujesz spotkania towarzyskie u siebie w domu? A. Często. Często. B. Od czasu do czasu. Od czasu do czasu. C. Nigdy. Jak daleko sięgają Twoje decyzje dotyczące przestrzeni? A. Na klatkę schodową. Klatkę schodową. B. Do przydomowego ogródka. C. Dalej. Twoje mieszkanie to A. Azyl. Azyl. B. Wyspa. Wyspa. C. Hotel. Hotel. Co widzisz w swoim mieszkaniu najczęściej? A. Sufit. B. Podłogę. Podłogę. C. Okno. Przypominają nam o tym, że mieszkanie jest częścią większej całości. Osiedla, miasta, świata. To, jak widzimy świat za oknem, zależy także od kształtu, liczby, wielkości okien, które wpływają nie tylko na ducha i charakter mieszkania, ciemno-jasno, ale także projektują percepcję świata przez okna. Okna ściany, takie jak chociażby w domach mieszkalnych w Poisy czy Garsz, zaprojektowanych przez Le Corbusiera, bardziej łączą się ze światem niż małe, stawiające wyraźną granicę temu, co na zewnątrz, okna tradycyjne. Okno staje się czasem miejscem rytualnego wyglądania, w trakcie którego opuszczamy granice mieszkania, materialnie jednak nadal w nim będąc. Idę ścieżką w lesie. Schodzę ze ścieżki i nagle jestem zupełnie zdezorientowana. Przestrzeń nadal zachowuje kierunki zgodne ze stronami mojego ciała. Są obszary położone z przodu i z tyłu po mojej prawej i lewej stronie, ale nie mam żadnego zewnętrznego punktu odniesienia. Te kierunki są bezużyteczne. To, co z przodu i z tyłu, wydaje się ustalone arbitralnie, no bo nie ma żadnego powodu, żebym szła do przodu, a nie do tyłu. Ale wystarczy takie migotliwe światło. I nadal jestem zagubiona, w tym sensie, że nie wiem, gdzie jestem w lesie, ale przestrzeń odzyskuje swoją strukturę. Światło wyznacza mi cel. Idę prosto, z przyjemnością zostawiam za sobą ciemną gęstwinę drzew. Nie zwracam ani na prawo, ani na lewo. Człowiek podporządkowuje swoją przestrzeń schematowi. Najczęściej sam nie jest tego świadom, uświadamiam to sobie, kiedy się gubię. Thank you.
wciąż żywa jest utopia prowadzenia w pełni higienicznego, materializująca się w upodobaniu do ambulatoryjnych kuchni, pozwalających na przygotowanie posiłków racjonalnych i zrównoważonych oraz do kosmicznych łazienek, pozwalających na relaks i regenerację. Jedna z reklamikej głosi: w 68 przebudowaliśmy świat, w 86 przebudujemy kuchnię. Reklama przedstawia roześmianych młodych ludzi, którzy meblują kuchnię z lekkich szafek według własnego projektu. Wolność, uczestnictwo, kreatywność, możliwość podejmowania decyzji. W zaabsorbowaniu mieszkaniem można widzieć usilną próbę utrzymania poczucia rzeczywistości. Być może to jedyna szansa, by poczuć się w świecie jak u siebie w domu. Drzewa, a pokrywa tundry nie wzrasta wyżej niż 30 cm, ponad 770 tysięcy rodzajów nasion roślin jadalnych leży niewzruszonych jako gwarancja na to, że świat przetrwa. Nasiona leżą tutaj zamrożone w stałej temperaturze i przy ograniczonym dostępie tlenu. Budynek wykuty jest bowiem z boczu góry, wewnątrz której panuje wieczna zmarzlina i temperatura nie przekracza minus 4 stopni Celsjusza. Te rzędy ponumerowanych regałów są najpilniej strzeżonym miejscem na Svalbardzie. Następczyni tronu Tajlandii prowadzi swój własny bank nasion i też przyszłości.
przyszłości zamierza wysłać depozyt właśnie tutaj. Trzy nowe gatunki przywiezione przez księżniczkę w marcu to taki jest symboliczny dar. W przyszłości będzie tego więcej. Znajdują się tu także nasiona z Syrii. W 2012 jeden z syryjskich banków genów znajdował się akurat w zasięgu potencjalnego zagrożenia ostrzałem, więc zanim ewakuowano ludzi i nasiona, udało się przesłać część zapasów na Svalbard. Dzięki temu dziś Syria właśnie tutaj ma największy skład swoich nasion oraz największy depozyt pośród wszystkich krajów uczestniczących w projekcie. Właśnie po to jest ten bank. Dokładnie 17 miesięcy temu opuściłem Syrię. Musiałem uciekać, bo brałem udział w demonstracjach antyreżimowych. Przez pewien czas chodziło mi to na sucho. Ale w końcu złapali mnie i wsadzili do aresztu. To był maj 2011 roku. Później moje życie wróciło do normy, jakby nigdy nic się nie wydarzyło. Dalej pracowałem, dalej organizowałem demonstracje przeciwko prezydentowi. Po powrocie ze szkolenia w Bejrucie zastałem dom rodzinny z powybijanymi szybami, z poprzewracanymi meblami. Całkowita dewastacja. Dobrze, że kiedy policja zrobiła nalot, nikogo tam nie było. Znałem takie historie. Policja nie przychodzi do ciebie do domu, jeśli chce z tobą tylko porozmawiać. Opowiem wam, co zobaczyliśmy w Aleppo. Między 16 i 17 to miasto całkowicie zamiera. Przed tą godziną są na ulicy pojedynczy ludzie, którzy zmierzają do sklepu, żeby kupić jedzenie i wodę, ale na pewno nie są to rodzinne zakupy. Więc cała rzecz polega na tym, żeby jak najszybciej dojść do sklepu, znaleźć to, czego potrzebujesz i szybciutko wracać do domu. Zresztą tych sklepów też nie zostało zbyt wiele, bo część została zniszczona w bombardowaniu, a część właścicieli innych musiała uciekać za granicę. Zresztą tutaj też tam za bardzo nie planujesz. No. Nie myślisz, w weekend spotkam się z rodzicami, a w maju zrobię sobie wakacje. Żyjesz z dnia na dzień. Moje życie było sielanką, miałam dobrą pracę, dużo pieniędzy i żadnych zobowiązań. Kiedy zaczęły się demonstracje, coś się we mnie obudziło. A dopóki nie rozpoczęła się arabska wiosna, to nawet nie interesowałam się polityką. Wtedy uwierzyliśmy, że to coś jest ważniejsze niż my sami. Demonstracje były szczere, pełne nadziei. Byliśmy odważni. To wszystko się zmieniło. Życie milionów ludzi zmieniło się w ciągu kilku miesięcy. Koniec z pracą, nauką, rodziną. Jesteśmy straconym pokoleniem. Bardzo ważna sprawa. Ja
Masz to jak w banku. Swój dom, mieszkanie, na kredyt. Wynajęte za gotówkę, żywą gotówkę. Masz to miejsce, do którego możesz wrócić, o którym dbasz, o którym możesz decydować. A teraz zamknij oczy. I wyobraź sobie, że tego nie ma. Co czujesz? Lęk? Zagubienie? Ulgę? O czym teraz chciałbyś zdecydować? Jesus!